Siema, tutaj jest Partiatix, a dzisiaj gramy sobie Udyrem na moim koncie i uznałem, że nagramy coś innego niż zazwyczaj, bo nagramy taki jakby filmik o split pushu, w sensie wiecie, Udyr to jest idealna postać do split pushowania. Tu sobie build ułożyłem, jakby ktoś chciał wiedzieć co zbuduję, bo nie wiem czy się uda wszystko. To jest build, który nie pamiętam kiedy ja grałem Udyrem, ale on strasznie dobrze działał pod split pusha, kiedy wasz team był useless, a wy chcieliście i tak wygrać grę, także może być ciekawe to co zrobimy, mam nadzieję, że wyjdzie. No i co mogę powiedzieć? Przypomnę o zostawieniu suba na kanale, zostawieniu oceny pod filmem. No i tyle. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że coś ciekawego. Gravesem graliśmy ostatnio, tutaj go jeszcze widać. Nie wiem po co on prosi mnie o pomoc tak naprawdę. Gravesem nie trzeba aż tak dużo pomocy, bo on odsuwa te moby. Tylko on gra pod jakiś build, pod full AD chyba. Nie, pod armor? Nie wiem. Dobra, będziemy... Jezu! Dobra. Nie będziemy się z nią za bardzo napieprzać. Będziemy split pushować. Tak zwany split push. Czyli wiecie. Wasz team się napieprza, a wy lecicie teamfight. W sensie nie lecicie teamfightów, tylko po prostu pushujecie. Tylko ona trochę agresywnie gra. Tamten Cho'Gath co był w ostatnim filmie trochę lepiej by działał do tej gry. Ale trudno. Weźmy sobie żółwika. Ogólnie pod Feniksa lecimy na topie. Lepiej się gra pod Tygrysa na linii, ale to jest dużo lepsze do pusza. No. Ciekawe rzeczy. Dobra, mam 8 farm. Okay. Będziemy się starać farmić. Maksymalnie farmić i tyle. Aha, tylko że jak jest tyle mobów, to takim Udyrem trochę ciężko. Ja pieprzę, farma najlepsza w jakim życiu miałem. Dobra, wziąłem te dwa moby jakimś cudem. Nie wiem czy Kartus mnie zabije na ganku jak tu wejdzie. Czy będzie łatwo zabić Kartusem na ganku w sumie. Dlatego się za bardzo nie przejmujemy tym Kartusem. Dobra, i weźmiemy sobie E. I no jeszcze nie cofamy oczywiście. Pod krople żadną nie lecimy. Będziemy mieli dosyć dużo many, tak mi się wydaje. Tu jest mana regen. To daje i... Aha, mało tej many będzie. Mało tej many może być. Cholera, teraz sobie tak pomyślałem. No mogę wziąć masterkę na tak naprawdę na many. No ale nie wziąłem, trudno. Ona w sumie mało many żre jej ten champion, co ona nim gra. Co? Nie Kartus! Ja już ją miałem na hita, o ja pieprz, jak zwykle. First Blood'a zawsze oddajemy, także to jest tradycja tego kanału. Jesteś nowy na kanale, no ja oddaję First Blood'y, tak, no, trzeba fory trochę dać. Czy coś. Na shortów chyba będzie lepszy na pierwszy item. To mi się wydaje. Gramy sobie z teleportem, bo będziemy tepać w takich momentach, że wiecie. Ona myśli, że o, pewnie tepnie nam walczyć, a ja tepnę i będę próbował puszować na pałę. Wygrywam farmą, chociaż tyle. Popróbujmy może trochę pofrizować linię. Można by próbować. Bo nie chcę się z nią bić, ona jest silniejsza. Czy silniejsza? Prawie ją zabiłem niby teraz. Gdyby nie ten Kartus, no zabiłbym ją. No ale trudno. W sumie w idealnym momencie wszedł, to było kurde tak dobre. No ale bywa. Weźmy to. Ona wzięła Shina, także no do walki bardzo dobry item. Także na pewno będzie się chciała lać. O. To już widać z nim. Dobra, nice, ładnie. Wiem co będziemy robić, nie będziemy frizować linii, będziemy puszować na power. Nie wiem czy pod turetem będzie łatwo się lasitowało, zastanawiam się to. W sumie to może być nawet dobra opcja. Kurde jak mnie leje. Na szóstym ona mnie robi. Na szóstym mnie raczej zrobi. Chociaż... też sporo HP straciło. Postawmy sobie wardę, żeby znowu mi ten fajans nie przyszedł w idealnym momencie. No, spokojnie. Także wiecie, ten skill będzie rósł z odcinka na odcinek, mam nadzieję. No bo raczej planuję teraz tylko na swoim koncie grać przez dłuższy czas. No uznałem, że chyba tak będzie ciekawiej na dłuższą metę. Ona ma szósty. Więc odsuńmy się na tym szóstym. Chociaż patrzcie, jakie HP zbiłem. W sensie moby. Ona chyba widzi, że... czy ona w końcu zauważy, że ja gram defensywnie. Czekajcie, wbiję się w nią. Po prostu się w nią wpieprzę za chwilę. Po tym mopku. Jezu, te escape'y tego czempiona są w tupę mocne. Jezu, no te escape'y. Nie wiem, czy ona mnie zrobi. No, ona mnie zrobi, jak mnie złapie szóstką. W sensie swoim ultem. Kurde, ciężki przeciwnik mi się dosyć trafił. Trzeba jednak trochę więcej pomieścić na brązie. Nie chcę się z nim lać za bardzo. Padłem. Jezus Maria! Zawał dostanę. Ja pierwsze. Cofamy. Boże, dobrze, że Kartus nie ma szóstego. Jakby Kartus miał szósty. A, ma szósty. No, w sumie fart. To duży fart. Tak myślę, może to. Potrzebuję trochę many. Zbudowałbym chyba sobie to. Budka na następnym podejściu w takim razie. I to chyba. No, tak zrobimy. Nawet ciekawa gierka, jak na razie się zapowiada. To jest o tyle dobre, że wiecie, ja na razie zbieram tak jakby itemy, hajs. Później ja w ogóle nie będę latał raczej w teamfightach. Ja będę tylko split pushował. I to może być nawet ciekawe. Mam nadzieję w sumie. Kiedyś właśnie, zanim zacząłem w sumie nagrywać takie filmiki, to grało się Udyrem i w sumie dużo split pushowałem. No to były w sumie trochę inne czasy w LoLu. Gdzie to trochę lepiej to działało po prostu. No w sumie dobrze to działa i tak. Kurde. Nice. Nie spodziewałem się, że na Kamil takie coś. Najsik, najsik. Kurde, nieźle. Wrócę chyba do gry Udyrem. To jest oczywiście normal, jakby to kogoś to interesowało. I to jest moje konto. Też dużo ludzi prosiło te gry właśnie, dlatego uznałem, że w sumie ponagrywamy sobie. Bardzo rzadko są z mojego konta, więc trochę więcej nie zaszkodzi. Przerwę zrobimy sobie od brązu. No zobaczymy na ile. Nie wiem w sumie na ile robię taką przerwę. Ale na razie na pewno. To może się w sumie... może się okazać ciekawe w ostateczności. O kurde, jak ją... aha, ona zlutuje. O w dupę. Aha. Kartus, ty szmato. Nienawidzę Kartusa. Halo Kartus. Fuck. Zapomniałem, że mam Kartusa. No i to jest problem, że nie dość, że trzeba pamiętać o gankach, to jeszcze trzeba pamiętać o tym, że mam Kartusa. I to jest właśnie problem. No ale w dupie z tym. Co tu zbudować? Na shorttufa polecieć w sumie byłby chyba lepszy do walki. To jest lepszy niby do pusha. Chociaż nie, to też się nawet nada do pusha. Polećmy sobie tak i potem buta. W sumie nie potrzebuję tego buta niby aż tak obecnie. No, szkoda, że podków nie zbudowałem. A, zapomniałem spingować. Sorry. Ale o to chodzi. Ona schodzi, tam napieprza się coś, tam te trelele, flele. Squid puszuje. To jest właśnie... Kurde w dupę. O to właśnie chodzi w tym. Tak z grubsza. Dobra. I puszujemy tego turecika. A może zostawmy, żeby się moby trochę ponapieprzały. Nawet ciekawie to wygląda jak na razie, powiem wam. Dobra, nie chcę tracić te moby. Kurde, mogę tego nie bić. O, first turret! Nice. Sporo hajsu do kieszonki. Dobra, o to właśnie chodzi. Puszujecie na pałę tego. No, teoretycznie wydaje mi się, że dobrze było, że puszujecie i pomagacie innej linii, ale my zrobimy full push. Niech ona pomaga innym liniom, żeby nie wytrzymała w ogóle tej presji. Nie wytrzymała tego, że ją tak po prostu, wiecie, puszuje mocno, będzie schodzić na inne linie z nerwów. Can I do? Ciekawe, czy mi odda to blue w sumie. Ciekawe, czy to się wszystko nagrywa. Dobrze, nagrywa się. Tylko w sumie nic nie napisał, że mogę. A, mogę. Thanks. Ty. Oddał mi blue, kurde, jaki przyjaciel. Dobra, weźmy sobie... Mogę się z tym ponapieprzać, tak mi się wydaje. Ogólnie to jest build raczej pod AP i tu jest bardzo mało tankowatości. To jest, można powiedzieć, że minus tego buildu. Ale w sumie z Easy Portal i item, który tam dałem, który w sumie dosyć szybko się buduje, nie wydają tej tankowatości wystarczające, żeby przeżyć i zapieprzać po całej mapie jak chory. To daje movementa, to daje movementa, to daje wluj movementa. No to jest... I ogólnie w runach też mam movement, także... To są takie podstawy, wiecie... Takie, no... Uder z movementem bardzo dobrze działa, jakby kogoś to interesowało. Tam grałem tym uderem w sumie bardzo dawno temu, ale... O, ja pieprzę skatę? No nie ma jak mnie zabić tak naprawdę, także... Ja pieprzę. Kartus. Szkoda, że zużyłem ghosta. To jest... No. Tego mi szkoda, a tak to... Spróbuję go zabić. Kurde, przy czym tu będzie szedł. Jedziemy go... A, on cofa. Szkoda. Kurde. Czy wiecie, nie chciałem schodzić za bardzo z tej linii, ale no... Jak mnie wygonili we trójkę, to zszedłem na chwilę, ale dalej split pushuję. Split push to nie jest też wiadomo, tylko swojej linii. Split pushujecie tam, gdzie no nie ma przeciwników. Chodzi o to, że no nie walczycie z przeciwnikiem, tylko pushujecie, nie? Jakby kogoś co typić. Bardziej interesowało. Dobra. Aha, tutaj kartus też oczywiście. No to on się tu może trochę czaić. Cofnijmy po na shortufa, przyda mi się w sumie. W tej grze akurat split już nie jest tak naprawdę potrzebny, no bo jednak wszystkie moje linie mocno wygrywają. Znaczy to jest też słabe w normalach. Strasznie to nie jest wyrównane. Na rankadach ludzie się starają i tam nie jest zawsze tak, że wiecie. W sensie często jest tak, ale... No tutaj normale gram sobie to... No albo ja wygrywam, mój team, albo oni. Nie ma takiego wyrównania prawie w ogóle. No, czasem tam jest, na rankedach jest trochę inaczej jednak. Bo jednak ludzie się starają do końca. A nie, że wiecie, padną i... Dobra, elo. No, co za Drake? O, do split pusha jest też dobry. Pamiętajcie, że Mountain Drake daje obrażenia w turety też. Także opłat się go brać. Na split pushu. Ona chyba tam poszła, nie? To jest właśnie dla nas dobre. Że jeżeli Kamila tam poszła... O, nie użyłem tego. Patrzcie, faremka piękna. I puszujemy. No fuck. Fuck my life. No trochę... Too deep tak zwany. No trochę za głęboko wlazłem. Ale to nic. Jeden dead to nic. W sumie na split pushu jak tam padniecie czasem, to i tak dużo się nie stanie tak naprawdę. Bo zobaczcie ile tego tureta i tak wziąłem. Także split push to jest takie no, czasem niebezpieczne, bo jednak zostawiacie swój team. Ale też często dużo daje, jeżeli ktoś dobrze to robi. Polecimy sobie 1300. Ja myślałem, że ona poszła tego Drake'a, ona tylko cofnęła do bazy jednak. Trochę mi zabrakło, no tam 2 hity może. O, tego Heralda zrobił. A nie mam tamtego. A, oni się nie chcą lać, rozumiem. Uuu, te perki. Kurde, myślałem, że będzie tam tu. O kurde, sporo uderzyłem. Ja pierwsze. No to nie jest split pusher, że przychodzą, mam całym teamem i ten. Ale... Raczej split pusher był teraz, jakbym pobiegł na bota i go wziął. I tak zrobił. Oni i tak wezmą tego topa. W sumie, ja lecę na bota. Tak naprawdę w tej grze split już no nie istnieje, no bo jednak tak mocno wygrywamy. Poluju. Deadman Plate też się opłaca robić na ten build. W sensie split pusha zamiast Luden Secho byłby lepszy. Wiecie, bo jesteście takim tankowatym typeczkiem, który dodatkowo jeszcze puszuje jak głupi. Weźmy to. Właśnie o to chodzi. Widzicie, mój team się napieprza? A ja se puszuję. Wiecie, no turet jednak wart jest więcej na przykład niż jak oni zabiją 2. Albo 3 to już. Ale i tak to jest turet. Elo. O to chodzi. Znaczy, no, mógłbym nie paść, ale nie miałem liczby na to, też mniejsze obrażenia trochę. Teraz bym sobie zbudował to albo to. Easy Portal w sumie będzie chyba nawet całkiem ciekawy. Bo sobie go postawimy, puszujemy jeszcze ładniej. No to jest minus, że to nie jest ranked tak naprawdę. W sumie fajnie to mi działa. Ja i tak zabiłbym 1 na 1 chyba każdego w tej grze. Chociaż mam 2-4, ale mam dużo farmy, nie? Też w tej minucie w sumie uder jest bardzo silny, ma duże obrażenia. Trochę znerfione, porównane do kiedyś, ale i tak są spore. Weźmiemy sobie ten armor. Zizi Portal czy ten i te. W sumie zamiast Zizi Portalu zrobiłbym Deadman Plate'a. Chyba tak zrobię. Na razie polecę sobie ten item. W sumie te 2 itemy i ten to są takie 3. No i można powiedzieć, że był tak, takie wiecie, korytemy na ten build. No ale no, nie wiem w sumie, czy ten build tak naprawdę na jakimś wyższym elo będzie dobrze działał. No, ale tak jak jesteście w goldzie czy coś, na pewno bardzo dobrze zadziała. No tu też nie ma aż tylu teamfightów tak naprawdę. No, im niższa dywizja w sumie, tym więcej 1 na 1 jest. Bo ludzie się chcą napieprzać. Im wyżej w sumie, tym no, ludzie aż tak nie chcą odpieprzać. Kurde. A mogłem się wpieprzać. Pójdę na bota chyba. Czy zobaczymy gdzie mój team pójdzie. Kurde, nie łaźcie za mną. Ja tu split puszuję, ludzi. Dobra. O kurde, sporo. Ładny skin strasznie. To jest jakiś nowy? Nie widziałem. Strasznie fajne animacje, kurde. Ale robię przerwę od brązu, od skinów innego. Tak, ludzie teraz pomyślą, no robisz tą przerwę, bo ci ten biferu napieprzył i po prostu zobaczyłeś, że nie masz skilla już. W sumie. No bo to sobie chyba pójdę wolnić, te tak mnie mocno odpuszowują. Chociaż Drake z tego co widzę już jest, a my mamy ile cloud tych? Mountain jest jeden, ok. No przy dwóch mountainach w sumie się tak puszuje, że ja pieprzę. Gdzie? Prawie to zabrałaś. Patrzcie, oni się już tutaj coś planują lać, nie? W takim wypadku ja idę na topa, bota w sensie. A, dobra, nie tu już idę. No nie, dobrze. No ale wiecie, 22 minuta, ja mam 200 farmy. Też tam coś co to jest. Weźmy sobie to 40 armora i HP regen. Pójdźmy może na wilczki przy okazji. Chociaż nie, dobra. Nie ma co. Cloud Drake. No gierka strasznie mocno wygrana przez mój team. No 9-2 Graves. No Graves na dżungli jest silniejszy niż na topie, to już wiem po gierce poprzedniej. Chociaż tak nawet nieźle działało. Przyjemnie się grało. 40% cooldownu mam bez blue. To mi nie daje cooldownu, ale to już daje. Będę miał 45%, bo mam takie masterki. O Jezu. Idzie tu Kartus i Kata z tych co widziałem. Kartus tu łazi. O kurde, jak on naleje. O w dupa, ale ona mocna. Aha, jeszcze ją wyleczą. Fajnie, fajnie. No, no graj tak dalej, piareczko. Nie. Nie puszować. Czy puszować? No. 1450. Ten item, właśnie, jakby ktoś się wiedział, ten item wyłącza turety na chyba 2 sekundy. 3 sekundy, no także... Dobry do split pushu bardzo. Patrzcie, mój team się teraz napieprza. Znaczy mój team też strasznie mocno wygrywa. Ten. O kurde! O w dupę! Co to jest jakieś... Aha, on użył heala, QSS-a na mojego stuna. Okej, dlatego w sumie wygrał. Ale dużo mnie też bił. Kryta przypieprzył? Tak, ma 20%. To było ciekawe. Ale wzięli tureta, koniec końców, także spoko. No, nawet ten Draven działa. Trzeba będzie pograć większą ilością postaci poza filmami, żeby się trochę podszkolić w nich tak naprawdę, no bo jak grałem na broń, że tak naprawdę nie muszę grać wcześniej żadnej gry czempionem, żeby gra wyszła nawet, że miał 30 fragów. No tutaj też się nie staram zabijać, bo chciałem split pushować full, ale no, mógłbym mieć lepsze staty, no, nie powiem, że nie. Weźmy sobie blue. No tak, biera, spoko. No, gramy takiego Gravesa za jakiś czas. Dobra. Zastanawiam się, co ja mogę zrobić, bo oni się leją, a ja mogę zrobić to, patrzcie. Z baronem. Ale nie, no dobra. Przeciwnicy cofnęli z tego co widzę, szkoda. A nie cofnęli, dobra. Także o to chodzi w tej grze udyrem. Po to został udyr stworzony. O kurde, co to jest? Kat. No ale widzicie, wziąłem sobie turetę na chillku. Ludzie się leją, ja się tepam, biorę tureta. Pięknie. Czuję się jak do 4. sezonu, kiedy tak robiłem. Grałem teleport smite na dżungli. No, to było piękne. Siema. Manę wam w sumie nie skończyłem. Ciągle blue. Tygrysa oczywiście zwiększa atak speeda. I to jest trudne, nie? Bo mój team nie dość, że ciśnie, to jeszcze wiecie, no 2 fronty przeciwnicy muszą grać tak naprawdę. Bo nie dość, że ja ich ten... Nie dość, że ja ich puszuję, to jeszcze mój team też puszuje. I to nawet nieźle. No tak działa ten Udyn, no jest, widzicie, strasznie mocny 1 na 1. Ogólnie jest strasznie mocny. On ma QSS-a, tego i tak nie pokonam. No, ale tyle no. Split push Udyr, puszuje głupi. No wiadomo. O, jeszcze go zabiłem. Także tyle. Jak Grzesiu? Udyr. Pamiętasz jak graliśmy? Teleport Snipe. Teleport i Clarity. Dobra, tyle, także no. Na razie. Elo. Pa. Trzymajcie się ziomeczki, jutro challenge, nie ziewaj. Tara.